W tym odcinku rozmawiam z Magdaleną Skowrońską i Aleksandrą Szymińską. Poruszamy temat katechumenatu. Zastanawiamy się, jak to jest, że ludzie nadal chcą wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa. Będziemy rozmawiać o tym, czym jest katechumenat, jak wygląda przygotowanie do katechumenatu, ale też usłyszycie bardzo osobistą opowieść Oli i Magdy o ich doświadczeniu i przygotowywania, i bycia katechumenem. Bardzo Was serdecznie zapraszam na dzisiaj. Jeśli będziecie chcieli zadać pytania Magdzie albo Oli, możecie wypełnić formularz puzzlewiary.pl/pytania. On będzie też na dole pod tym odcinkiem w linku. W 109 odcinku spróbujemy odpowiedzieć na to wszystko, co jeszcze w Was będzie grało i to, co będzie niedopowiedziane dzisiaj. Bardzo Was serdecznie zapraszam na ten dzisiejszy odcinek. Puzzle Wiary to podcast o Bogu, człowieku i Kościele. Nazywam się Dawid Kołodziejczyk, jestem dominikaninem, a każdy kolejny temat traktuję jak mały puzzle, który buduje obraz wiary. Zapraszam do słuchania. Bardzo Was serdecznie dzisiaj witam w podcaście. Ze mną jest Magda, która siedzi dokładnie naprzeciwko mnie. Witam Cię, Magdo. Witam Cię. I Ola, którą udało nam się podłączyć przez telefon. Witam Cię, Ola. Witaj, Dawidzie. Dzisiaj postanowiliśmy porozmawiać o katechumenacie i właśnie dlatego te dwie panie ze mną są dzisiaj. Magda, która od lat przygotowuje osoby do towarzyszy katechumenom, i Ola, która była kiedyś katechumenką, więc cieszę się bardzo, że mogliśmy się razem spotkać. Drogie panie, pierwsze pytanie. Kto to w ogóle jest katechumen i skąd się bierze? Katechumen to osoba dorosła, która przygotowuje się do sakramentów wtajemniczenia, czyli chrztu, bierzmowania, a wcześniej jeszcze Eucharystii. Ola, to chyba do ciebie pytanie. Skąd się bierze katechumen? Katechumen bierze się stąd, że pojawia się w nim takie pragnienie przyjęcia sakramentów i udaje się do miejsca, gdzie taki katechumenat się odbywa i prosi o to, żeby móc w tym uczestniczyć. Ty masz takie doświadczenie, prawda, że zdecydowałaś się na przyjęcie sakramentów wtajemniczenia w Kościele katolickim, to znaczy, że ich kiedyś nie przyjęłaś. Jak to jest? Skąd w ogóle rodzi się w osobie dorosłej takie pragnienie na to, żeby przystąpić do Kościoła katolickiego? No tak, tak, zgadza się. Ja dokładnie 5 lat temu przyjęłam sakramenty jako osoba dorosła. Miałam wtedy 25 lat. Myślę, że ludzie pojawiają się w Kościele, czy pojawiają się w katechumenacie z bardzo różnych przyczyn. U mnie przyczyna była taka dosyć prozaiczna, mianowicie spotykałam się z chłopakiem, który był chrześcijaninem katolikiem. Mały spoiler, jest teraz moim mężem. I tak, tak, Dominik, bo tak ma na imię mój mąż. Na pewnym etapie naszego spotykania się no po prostu postawił mnie przed faktem, że jakby pewne rzeczy w naszej relacji się nie zadzieją, w sensie, że nie zamieszkamy razem, nie będziemy razem współżyli przed ślubem. No ja byłam wychowywana w takiej rodzinie liberalno-wolnościowej, nazwijmy to, więc i jakby miałam takie myślenie, taki system wartości zupełnie współczesny, więc to był dla mnie absolutny szok. Że tak ludzie żyją i że ja mam teraz tak postępować. No więc zaczęło się we mnie taki mocny etap poszukiwań, dlaczego w ogóle ludzie mają jakby, skąd ludzie mają w sobie taki pomysł i jakby dlaczego tak jest. Zbiegło się to też w czasie z taką historią, że moja wcześniejsza relacja rozpadła się bardzo głośnym hukiem i było to równocześnie z rozpadem relacji mojej najlepszej przyjaciółki, która też jest chrześcijanką, jest katoliczką. No i przez tych dwóch ludzi, przez Anetę, moją przyjaciółkę, i przez Dominika, ja zaczęłam poszukiwania. Najpierw zaczęłam chodzić do kościoła na Eucharystię, do po prostu na mszę, żeby trochę poznać ten ich świat i zobaczyć jakby na czym to wszystko polega. A później, ponieważ pojawiły się też pytania we mnie, na które oni trochę już nie umieli mi odpowiadać,
podjęłam taką decyzję, że pójdę do katechumenatu, bo na mszy niedzielnej na Ferete w Warszawie było ogłoszenie, że osoby nieochrzczone mogą przystąpić do katechumenatu na takie nauki. Ja to sobie wyobrażałam jako taki właśnie rodzaj katechezy. No i stwierdziłam, że spróbuję, że jakby zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Przy czym nie poszłam tam absolutnie z myślą, że przyjmę sakramenty, tylko raczej z myślą, że no zobaczymy, jak będzie. Magda, przychodzi do ciebie Ola. Hipotetyczna, to nie musisz nie, dokładnie... Nie, prawda jest taka, że ona była w tej grupie, w której przygotowywałam, towarzyszyłam, więc... I co, przychodzi do ciebie Ola, która, jak sobie Ola, przepraszam za to, że w ten sposób to opowiem, która wyobrażam sobie jest zielona, w ogóle nie klei, o co chodzi z Panem Bogiem, Trójcą Świętą, Kościołem i tak dalej. I co ty jej mówisz? Co jej mówię? Znaczy u mnie chyba takim głównym kierunkiem jest to, no, czego doświadczyłam sama i mam głęboką wiarę, jakieś przekonanie, żeby o tym mówić, czyli o miłości Pana Boga. Nie wiem, Ola, czy tak było, ale myślę, że w tym kierunku szłam. Też Ola, tak jak ją pamiętam, jest inteligentną i taką dociekającą osobą, więc pamiętam, że też było intensywnie w pytaniach i w jakichś wnioskach, w dyskusjach. Więc to jakoś no, w oparciu o miłość Pana Boga, też pewnie o te prawdy Kościoła, o Słowo Boże, no, pracowało. To chyba tak ogólnie bym powiedziała. Oczywiście. Ja mogę powiedzieć, że zdecydowanie tak było, że ja w ogóle przyszłam na katechumenat z taką myślą, no to sobie porozmawiamy teraz o tych wszystkich trudnych rzeczach. Proszę mnie tutaj, wyjaśniamy prędko te różne straszne tematy, które we mnie pracowały, typu aborcja, antykoncepcja, oczywiście współżycie, no to wszystko, co może dotykać młodego człowieka, który gdzieś tam się z moralnością Kościoła zderza. I faktycznie Magda i pozostałe osoby, które mnie przygotowywały do przyjęcia sakramentów, w zasadzie w ogóle tych tematów nie było, w sensie my zaczęliśmy od zupełnie innej strony, właśnie od strony miłości Pana Boga, od spotkania z Panem Jezusem jako osobą i w zasadzie myślę, że właśnie dlatego, że tak było, to zakończyło się to tak, jak się zakończyło, czyli tym, że zdecydowałam się przyjąć sakramenty. Ja też pamiętam, Ola, no, taką otwartość twojego serducha właśnie na rozmowę, na słuchanie. Tak, to chyba się działo. Działo się dobre rzeczy. Teraz to jakoś potwierdzasz. No i w sumie przystąpiłaś też do chrztu, prawda? I do sakramentów tak. Tajemniczenia, więc... A poza tym jeszcze uzupełnienie, tak. Ola też towarzyszyła katechumenom później. Przez kilka, no ile, tak. 2-3 lata, tak, teraz? Tak, bo ja, tak jak mówiłam, 5 lat temu przyjęłam chrzest i od razu po tym, jak przyjęłam sakramenty, postanowiłam zostać właśnie osobą towarzyszącą. Zawsze takie wsparcie kogoś, kto przeszedł tę drogę, jest bardzo cenne. Ja pamiętam, że na moim katechumenacie był Bartek, który właśnie kilka lat wcześniej przyjął sakramenty też jako osoba dorosła. I to jego doświadczenie dla mnie było bardzo cenne, więc ja zdecydowałam, że też jakby będę towarzyszyć dalej. Ola, a powiedz, czy to nie jest trudne przyjąć sakramenty wtajemniczenia w Kościele katolickim w czasie, kiedy Kościół nie ma dobrego PR-u, kiedy wiara jest passé? Skąd to w ogóle wynika? Jak ty w tym wszystkim się odnajdywałaś? Czy to Dominik? Oczywiście. Nie, w ogóle to jest śmieszne, bo to był taki czas w życiu Dominika, że on był sam bardzo pogubiony i gdzieś tam mocno, daleko od Kościoła, mimo to gdzieś tam była w nim ta chęć, żeby to ponaprawiać i dlatego też jakby tutaj takie decyzje podjął w naszej relacji. Ale mamy, później de facto mamy jeszcze świętego Dominika. Tak. Świętego Dominika, myślę, że on tutaj też swoje zrobił, bo de facto wyszło tak, że ja powiedziałam do Dominika, mojego męża, że dobra, no to słuchaj, to jak ty tak w to wierzysz, to chodź ze mną do tego kościoła, tak? Co ja będę sama łazić? Chodź ze mną. I później w rezultacie przez to, że ja go tak ciągałam co niedziela, to on wrócił, jakby poszedł do spowiedzi i mocno, mocno wrócił do takiej żywej relacji z Panem Bogiem. Natomiast odpowiadając na pytanie, oczywiście, że to jest trudne być w kościele, znaczy wejść w kościół świadomie jako osoba dorosła, biorąc jakby wszystkie dobre i wszystkie złe rzeczy, które w kościele są.
To było trudne doświadczenie, w sensie decyzja o tym, żeby świadomie wejść w kościół, jakby też borykanie się z reakcjami różnych ludzi, ze środowiskiem. Ja akurat, kiedy byłam w katechumenacie, pracowałam w takiej kawiarni, która, bo byłam baristką w tym czasie, w takiej kawiarni, która słynie w warszawskim środowisku z tego, że jest bardzo taka lewicowa, pro-LGBT, więc w ogóle moja decyzja tam, no i takie osoby tam przychodziły też, ja znałam, to byli stali goście, też moi współpracownicy, szef, ta moja decyzja o przyjęciu chrztu, czy w ogóle o chodzeniu na katechumenat była bardzo burzliwa, w sensie burzliwie dyskutowana, natomiast ja to jakby rozpatrywałam trochę od innej strony, bo w pierwszej kolejności ja jakby przyjęłam Pana Jezusa, a Kościół, jakby bycie w Kościele dla mnie jest naturalną konsekwencją relacji z Nim. Więc to było trochę odwrotnie. To nie było tak, że zdecydowałam się być w Kościele, tylko zdecydowałam się pójść za Panem Jezusem, a oznacza to bycie w Kościele takim, jaki On jest dzisiaj, ze wszystkimi Jego trudami i wspaniałościami. Ola, mówiłaś, że po tym jak już przyjęłaś sakramenty, towarzyszyłaś katechumenom. I to właściwie pytanie do Was razem. W jaki sposób wspierać osoby, które dopiero co przyjęły sakramenty, wtajemniczenia? No i w ogóle, czy takie osoby potrzebują takiego wsparcia, jakiegoś takiej bliskości innych osób, które, nazwijmy to w cudzysłowie, w Kościele już jakiś czas są? Bo znaczy myślę sobie, że ten obszar, którego ja dotykam, to jest bardziej przygotowanie, towarzyszenie, czyli, znaczy, chociaż to też są bardzo rzeczy realne i można się do tego stosunkować, jak wspierać, jak być z tymi osobami, to może najpierw od tej strony powiem. Myślę, że przede wszystkim być prawdziwym, mówić o sobie, ale w relacji właśnie, w odniesieniu do relacji z Panem Bogiem, jak się jest. I też poruszać i trudne tematy, ale też takie piękne, które w jakiś sposób no są właśnie w naszych sercach, które jakoś też nas unoszą, które są taką motywacją dla nas. Ale to wszystko chyba zawiera się w wyrazie szczerość. Prawda, szczerość, miłość. Ola, czy chciałabyś coś dołożyć, dopowiedzieć? Tak. Tak, ja z tej perspektywy i katechumenki, i potem osoby wspierającej bardzo się podpisuję po tym, co powiedziała Magda. Ja pamiętam, że dla mnie właśnie taka autentyczność tych osób wspierających, to, że one pokazywały mi swoją wiarę, ale przez pryzmat tego, kim są i jak to działa w ich życiu, bardzo to było dla mnie budujące, bo miałam takie poczucie, że jakby wiara jest czymś bardzo osobistym, że nie ma takiego jakiegoś wzorca, do którego ja muszę dążyć czy doskoczyć, tylko że jest tak, że ta wiara będzie taka, jaką ja jestem, że to będzie jakaś taka część mnie, część mojego życia, część mojego serca. A z drugiej strony myślę sobie, że osoby, które przyjęły chrzest, bardzo potrzebują wsparcia, że no katechumenat jest tak skonstruowany, że główne wsparcie jest przed przyjęciem sakramentów, później akurat na Freta tak jest, bo to jak wygląda katechumenat też jest różne w zależności od diecezji, w której się odbywa, bo to biskup trochę o tym decyduje. Na Freta akurat tak jest, że my mamy jedną grupę, która przygotowuje i osoby do chrztu i do Eucharystii i takie, które jakby mają już chrzest, ale przygotowują się tylko do bierzmowania. I w związku z tym, że chrzest jest Wielkanoc, a bierzmowanie jest w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, czyli tam gdzieś maj, czerwiec, to są jeszcze takie 2 miesiące mniej więcej po przyjęciu chrztu, kiedy się jeszcze jest w tej formacji, w tej wspólnocie. I pamiętam, że ten czas już bez wspólnoty, kiedy były wakacje, kiedy ja gdzieś tam, można powiedzieć, się odłączyłam od tego, a byłam świeżo po sakramentach, no to był też taki czas, który na pewno wymagał jakiegoś takiego zaopiekowania. I to jest trochę tak, że katechumen z sakramentami jest traktowany już jako taki dojrzały chrześcijanin, na którego barkach spoczywa też jakoś jego własne życie duchowe, więc dobrze jest znaleźć sobie wspólnotę po prostu, w której się będzie, taką na stałe już, czy to wspólnotę małżeństw, czy osób żyjących w związkach niesakramentalnych, czy jakąś odnowę w Duchu Świętym, cokolwiek, co tylko jakby
dla danej osoby będzie dobre, bo ta wiara jest jeszcze taka świeża i taka, bym powiedziała, nie do końca ułożona i wiele różnych trudności i przeciwności na takiego człowieka może spaść. No ja wybrałam taką drogę, że właśnie jeszcze kilka lat zostałam na freta, właśnie jako osoba przygotowująca, więc jakby można powiedzieć, że zostałam w tej wspólnocie, w której wyrosłam. Ale też postarałam się o stałego spowiednika. To też dla mnie była ważna część, że ja miałam stałego spowiednika, który trochę też tak mnie nakierowywał w różnych moich problemach i pomagał gdzieś tam się odnaleźć. Wiesz, tak się zastanawiam, bo powiedziałaś o tym, że katechumen to ma, czy nowo ochrzczona osoba to ma taką wiarę jeszcze słabo ułożoną i tak się zastanawiam, czy ktokolwiek z nas tą wiarę, nawet będących długo w kościele, ma już tak poukładaną, żeby powiedzieć, że mamy to wszystko w dobrych szufladkach, wszystko. No właśnie, tak. No ja mam tylko słowy. Mów, Madziu, mów. Znaczy myślę sobie, że z jednej strony właśnie katechumeni są trochę jak taka biała tablica, która się wypełnia powoli. Często są takie, ja już o tym wiem, ale na początku jak słyszałam takie jakieś proste pytania, to myślałam sobie, jej, oni tego nie wiedzą i też mnie to uświadomiało, że oni tego nie wiedzą, oni tego nie rozumieją, więc w takim prostym języku też na początku przedstawianie, tak jak Święty Paweł mówi o tym, żeby te mleko dawać jak dziecku, nie? A nie jakieś takie grube treści, ale z drugiej strony no, mamy też jakiś czas, żeby przygotować katechumenów właśnie do wejścia w takim już nawróceniu, w takiej gotowości, żeby być w tej wierze. Ale też czasem, z mojej perspektywy przynajmniej, chyba przychodzi taka świadomość, może trochę też pokora, że żeby podchodzić indywidualnie do człowieka, też nie mieć jakichś wielkich wizji, jak on ma spełniać tą, bo to jest właśnie, no każdy ma swoją drogę, każdy idzie w swoim kierunku. Jeszcze trochę myślę sobie o tym, jak po, bo też staram się, przynajmniej ja, zawsze dać taką świadomość ludziom, że rzeczywiście przyjmiecie sakramenty, no jeszcze przez chwilę, tam powiedzmy do czerwca, będziecie w tej wspólnocie, która jest taka komfortowa, przygotowana specjalnie dla was, ale później idziecie dalej i chyba moim celem jest właśnie, żeby mieli świadomość, żeby próbować szukać wspólnoty, przyjmować sakramenty, dbać o modlitwę, spowiednik też, ale chyba po prostu wspólnota. To też jest taki naturalny, fajny obszar, który daje wiele. Bo tam są ludzie, tam są przyjaźnie, tam można porównywać właśnie to, jak się dzieje ta wiara. No to w tą stronę. Mówiłyście o tym rozpoczęciu katechumenatu. Mówimy dość długo już o katechumenacie. A na czym on właściwie polega? Znaczy, jakie są etapy? Oczywiście pewnie ten proces przygotowywania katechumenów do chrztu, on wygląda w różnych miejscach w różny sposób. Więc będziemy opowiadać o tym, jak to się dzieje tutaj w Warszawie na freta u Dominikanów, ale to jest jakieś takie wyobrażenie, więc podzielmy to na takie dwa pytania. Pierwszy to ten etap, taki pytanie formacyjne, a drugi to liturgiczne. Więc może najpierw ten element, że tak powiem, formacyjny. Jak to wygląda? To jest to tak, że uczy się katechizmu na pamięć na przykład? Są jakieś specjalne katechezy albo coś innego? To może ja powiem, Ola, dobrze? O tych pewnie formach, jakby, które tutaj przyjmujemy. Znaczy tak, staramy się opierać o Słowo Boże, o katechizm Kościoła katolickiego. No mamy też, to jest bardzo ważne, duszpasterza, który jest odpowiedzialny przede wszystkim za tą formację, bo w jakiś sposób też wspiera osoby przygotowujące się, ale też te, które towarzyszą. I u nas jest pomysł taki, wypracowany już, jakoś modernizowany może przez lata, ale w miarę ma taką strukturę stałą, czyli na początku jest spotkanie dotyczące modlitwy. Spotykamy się przez kilka miesięcy od października do czerwca, właśnie w zależności od tego, jakie jest zesłanie Ducha Świętego. To są spotkania prawie co tydzień, my mamy we wtorki. Czyli to jest długi, intensywny czas i myślę, że to jest bardzo dobrze, że ten czas jest.
na ten proces, na właśnie możliwość poznania, też zintegrowania się w tej takiej mini wspólnocie, która no też buduje wiarę na pewno w dużym stopniu. I teraz tak, spotkanie zaczyna się od wprowadzenia w modlitwę. To robi nasz duszpasterz. Pozdrawiam ojca Jakuba. I tutaj mamy część teoretyczną i praktyczną, czyli na początku on robi mały wstęp, na czym polega dana modlitwa, no nie wiem, na przykład Ojcze Nasz, albo Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec i tak dalej. I my potem przez 5-10 minut razem w tej całej wspólnocie, którą tworzymy, tą modlitwę, znaczy no modlimy się. Później jest część na dany temat, spotkanie, czyli konferencja ojca. I tutaj tematy no są, znaczy głównie w oparciu właśnie o katechizm Kościoła katolickiego, gdzie zastanawiam się nad tym, czym jest wiara, jakie są obrazy Boga, co to znaczy objawienie Boga, co to znaczy wierzyć w Boga, w Ducha Świętego, w Jezusa, w Kościół, rzeczy ostateczne, sakramenty, też moralność, łaska i usprawiedliwienie, cierpienie w życiu człowieka, walka duchowa, grzech, nawrócenie, uświęcenie ludzkiej seksualności. Też czas jest na omówienie bezpośrednio z daną grupą, albo chrzcielną, albo bierzmowaniową, jak wygląda dany sakrament, też przećwiczenie całej tej liturgicznej części, na tyle, na ile możemy. I później mała przerwa i spotykamy się, co też jest bardzo fajnym elementem, już w grupkach. W tym roku mamy dwie grupki, jedna to grupa chrzcielna, druga bierzmowaniowa i tam są osoby też towarzyszące, akurat w grupie chrzcielnej też jest duszpasterz, natomiast w bierzmowaniowej są tylko osoby towarzyszące i w odniesieniu do tego tematu, który jest na dane spotkanie, rozmawiamy, mówiąc, jak to w naszym życiu się dzieje. Też zadajemy pytania, które ich inspirują do tego, żeby się podzielić. Też, no nie wiem, ja przynajmniej dbam o to, żeby było takie mówienie o sobie właśnie, o swoim doświadczeniu, o swoich pytaniach, swoich wątpliwościach, swoich niezgodach. I też cenne jest, kiedy właśnie się mówi, bo z jednej strony ten człowiek, który wyraża siebie, on słyszy dodatkowo to, co się w nim dzieje, ale też to, co słyszy grupa, też znaczy to reaguje, znaczy oddziaływuje na nią. Też ci ludzie dostają coś i to jest taka dobra wzajemność. No to tak pokrótce. Ola, czy potem na koniec dnia robią ci jakiś test z tych wszystkich zagadnień i musisz uzyskać 90 punktów na przykład? Nie, na szczęście testów nie było, chociaż to bardzo dużo zależy od duszpasterza i ja akurat byłam przygotowywana przez innego ojca, nie przez ojca Jakuba i my mieliśmy bardzo dużo materiałów do domu, my musieliśmy przeczytać materiały w domu i później na bazie tych materiałów było spotkanie, ta część konferencyjna i nasza część właśnie ta grupkowa, jak my mówimy. No i to nie były łatwe teksty, bo tam na przykład Ratzinger sobie tak dużo go było. Było na przykład Cantalamessa. No takie bym powiedziała mocne teologiczne teksty momentami, więc też intelektualnie były to wyzwania po prostu. Natomiast nie, testów nie było. Całe szczęście, bo ja przypuszczam, że gdyby mi ktoś miał zrobić tego typu test tych wszystkich zagadnień, to mógłbym nie zdać. Ale to jest też bardzo ciekawy temat właśnie, jakie wyznaczniki dawać, nie? Takim przygotowującym się osobom. Na przykład, nie wiem, z jednej strony jest limit nieobecności, czyli na przykład dwie na semestr, ale z drugiej strony tak naprawdę no, ten człowiek może głównie swoim zaangażowaniem jakoś pokazać, że jest i to też tak naprawdę no, nie jest zero-jedynkowe, że jest taki, no to przejdzie, a jest taki, nie przejdzie. No, na końcu są też rozmowy z duszpasterzem, ale no, z każdym rokiem jakoś uczymy się, że, no, że każdy właśnie ma swoją drogę i te wyznaczniki nie są taką ostatecznością. A ta rozmowa na koniec z duszpasterzem, Ola, to ona ma jakiś element właśnie przepytania, egzaminu? Czy to jest raczej taka rozmowa, czy ci było dobrze?
To w ogóle jest tak, że jest najpierw rozmowa wstępna, kwalifikacyjna, można powiedzieć, przy czym Och, poczekaj, bardziej poczekaj, myślę, że. poczekaj, bo ja mam tutaj pytanie, wiesz, bo mi się tak właśnie zrodziło, tak jakby w trakcie, to spróbuję odpowiedzieć na dwa naraz. Czy zanim się przystąpi do formacji w katechumenacie, to trzeba coś zrobić, znaczy czy są jakieś kwalifikacje na przykład, czy przepytują cię, że musisz, nie wiem, no... Nie wiem, no nie chcę zmyśleć teraz jakoś za bardzo, ale czy trzeba spełnić jakieś wymagania przystępując do katechumenatu, czy tak biorą każdego z ulicy? U nas akurat na Freta jest ograniczenie wiekowe. To znaczy, że nie przyjmujemy młodzieży jako takiej, bo młodzież ma bardzo dużo do bierzmowania konkretnie, nie? Bo młodzież ma dużo innych miejsc, w których może to sobie realizować i chyba, nie wiem jak jest w tym roku, bo w tym roku już niestety z racji na przeprowadzkę z Warszawy nie towarzyszę, ale w zeszłym chyba była to 18 lat, że po prostu osoby powyżej 18 roku życia były przyjmowane, młodsze niestety nie. Natomiast poza tym w zasadzie, żeby do katechumenatu przystąpić, to innych jakichś tam wymagań nie było. Poza tym właśnie, że ktoś no, albo jest przekonany o tym, że chce przyjąć te sakramenty, albo przynajmniej, że jest tak jak ja, no ja nie byłam przekonana, że chcę, ale byłam przekonana, że chcę zobaczyć, na czym to polega, że jest we mnie jakaś otwartość i chęć poznania. No i na początku jest rozmowa wstępna, przy czym to nie jest rozmowa, która właśnie ma formę przepytki czy testu. Bardziej chodzi o to, żeby duszpasterz poznał historię tej osoby, bo to jest ważne dla naszej pracy jako tych osób wspierających, żeby wiedzieć, z kim będziemy pracować. Historie są bardzo różne. Czasami przychodzą osoby z innych wyznań, w sensie zmieniają po prostu religię, więc to jest ważne. Czasami są z innych narodowości i z tego powodu nie mają sakramentów. Czasami są z jakichś rodzin trudnych, więc to wszystko jest ważne później dla naszej pracy z tymi osobami i w zasadzie po to jest ta rozmowa. Więc jako takich kwalifikacji nie ma. Natomiast jeśli chodzi o tę rozmowę kończącą, to wydaje mi się, że no my jako osoby wspierające i jako duszpasterz i te osoby świeckie, które pomagają, to my w jakimś sensie jakby ręczymy za to, że ten katechumen został dobrze przygotowany do przyjęcia sakramentów i jest na to gotowy. I ta rozmowa jest, oczywiście my to jakby obserwujemy przez cały proces, natomiast ta rozmowa jest takim ostatecznym procesem weryfikacji tego. Ma to charakter takiej zwykłej rozmowy z duszpasterzem, takiego jakby porozmawiania wprost o różnych motywacjach, problemach, które gdzieś tam w międzyczasie wypłynęły. Czasami to się okazuje w trakcie procesu, że na przykład ktoś tutaj jest, bo w zasadzie, nie wiem, druga połówka trochę na nim to wymusiła i my to widzimy. Wtedy jest jakaś sugestia, że może jeszcze potrzeba jest czasu. No jakby to jest bardziej ma charakter właśnie wspierający niż przepytujący. Czyli jakiegoś takiego wspólnego poszukiwania, czy ta osoba, czy to jest ten moment dla tej osoby w wierze i bycia Tak. przed Panem Bogiem? Dokładnie tak, bo jakby tutaj celem nie jest po prostu formalizacja pewnych rzeczy i myślę, że bardzo mocno przyświeca nam na Freta taka myśl, że my nie chcemy tutaj jakby tych sakramentów rozdawać, bo komuś jest do czegoś, tak nieładnie powiem, potrzebne, tak, że nie wiem, ktoś chce wziąć ślub kościelny i teraz będzie nadrabiał braki, bo to zupełnie nie o to chodzi, chodzi o to, żeby zbudować żywą, prawdziwą relację z Bogiem i im jakby no absolutnie to jest bardzo trudne do zweryfikowania, tak, czy tak jest, czy nie jest, ale jakoś towarzysząc w tym procesie możemy właśnie wspólnie jakoś pomóc tej osobie zobaczyć, czy to jest ten moment, czy może właśnie jeszcze potrzeba czasu, czy może potrzebuje jeszcze zastanowić się, czy na pewno chce podjąć tę decyzję, no bo to jest, dla mnie osobiście to była decyzja dużo bardziej wiążąca niż ślub, bo ślub jest tylko do końca życia, a ta decyzja jest na wieczność. Ale też myślę sobie, że czas jest też dobrym, fajnym wyznacznikiem tutaj, bo z jednej strony, jeżeli ktoś rzeczywiście chce, decyduje się na to i poświęca na to kilka miesięcy, prawie co tydzień, no to jest to intensywne, nie? Jest to wyzwanie i wtedy ten człowiek stwierdza, czy ja tego chcę. Ale też na przykład od strony motywacji, że przygotowanie do małżeństwa. Kilka osób już widziałam, ale też zdecydowały się na to, żeby uczestniczyć w tych przygotowaniach
I też fajnie było patrzeć na to, że ich motywacja, powiedzmy, była taka no dość prostolinijna, a potem ich podejście do Jezusa, ich wiara zmieniała się. Więc no, no, nie ma też przypadków, nie? Zawsze coś, jakiś tam sens ma. Czyli ten ważny jest ten moment jakby przyjścia, ale to nie jest wcale tak, że te motywacje muszą być idealne, piękne, nie? Że czasem one się po prostu przekuwają w trakcie samego katechumenatu, tak? Dobrze rozumiem, Magda? Dobrze rozumiesz. Czyli... I nawet dobrze by było, żeby tak było, żeby one się przekuły, tak sobie myślę, bo nawet tak z perspektywy osoby i też obserwując, to my przychodzimy zawsze z jakąś myślą, z jakąś motywacją, z jakimś wyobrażeniem, no ale wiara też jakby, myślę, że ona powinna nas trochę pchać do rzeczy nawet tak dużych, których my sami sobie jakoś nie uświadamialiśmy, że jesteśmy zdolni, więc ja sobie myślę, że nawet dobrze jest, jak ta motywacja się przekuwa, w sensie jak ona się tak obiera może z jakichś takich złudzeń i jakichś takich rzeczy nieprawdziwych, nieważne co to do końca znaczy. Ale też patrzymy od tej strony ludzkiej, ale to co też jest no, w sumie chyba na pierwszym miejscu, to, że skoro te osoby przychodzą tutaj, to jednak ten Duch Święty jakoś ich chce. W taki czynny sposób ich przywołuje. No. I coś się dzieje w sercach, nie? Że ta osoba konkretnie decyduje się na to. Znaczy dla mnie naprawdę, jak ja sobie obserwuję, no bo już trochę obserwuję różne osoby przez te kilka lat, to myślę sobie, no ja jako człowiek, jakbym po ludzku to określała, no to co on tutaj robi czasami, nie? Nikogo nie obrażając, ale z drugiej strony właśnie jak widzę proces, który w tym człowieku następuje i potem często naprawdę piękne owoce, to myślę sobie, przepraszam Duchu Święty, wątpiłam, a tutaj jednak miałeś plan. Ten proces katechumenatu to też taki proces liturgiczny, prawda? Bo liturgia bardzo określa i zwykle chyba dla większości z nas to jest mało dostępne, jak to wygląda od strony liturgicznej, bo są jakieś tam elementy wtajemniczenia, jakieś wasze tajne zgromadzenia, w których coś się wydarza. Trochę heheszkuje. Są przede wszystkim trzy etapy, tak to jest wyznaczone. Czyli stopień pierwszy, człowiek zaczyna się nawracać i pragnie zostać chrześcijaninem. Drugi, pogłębia wiarę, zostaje dopuszczony do bliższego przygotowania do sakramentów. No i trzeci, przyjmuje sakrament, to takie najprostsze. Są też różne obrzędy. Nie wiem, Ola, czy chcesz? Czy tak, ja mogę mniej więcej opowiedzieć. Mogę opowiedzieć. W sumie też doświadczyłeś tego. Tak. Jak się przychodzi do katechumenatu, to na początku można powiedzieć, że jest się jeszcze nie katechumenem, tylko kandydatem. I to jest ten taki pierwszy etap, kiedy właściwie można określić, że jeszcze nie ma żadnego zobowiązania, że jakby po prostu patrzę, czy to jest dla mnie. Później następuje taki obrzęd oficjalnego przyjęcia do katechumenatu. To jest obrzęd, który odbywa się w kościele i on jest jakby właśnie liturgicznym obrzędem, bardzo pięknym tak naprawdę, jakby z mojego doświadczenia, ja go wspominam bardzo, bardzo, bardzo mocno. Tam był taki element, to wszystko jest jakby określone liturgicznie, tak jak, nie wiem, Wigilia Paschalna ma swój liturgiczny przebieg, albo ślub między dwojgiem ludzi ma swój przebieg, tak też jakby są teksty liturgiczne i jakby stała taka formuła tych wszystkich obrzędów katechumenalnych. I ten obrzęd przyjęcia do katechumenatu odbywa się na wejściu do kościoła, to jest takie symboliczne, nie przy ołtarzu, tylko przy początku. I tam znakiem krzyża ojciec, ksiądz, który to celebruje, naznacza oczy, uszy, usta, czoło i barki. Ramiona tego kandydata, znaczy to już kogoś, kto staje się katechumenem. I chodzi o to, żeby on był w stanie jakby zobaczyć, usłyszeć Słowo Boże, przyjąć je do swojego umysłu, głosić je i unieść to na swoich ramionach. I to tak symbolicznie naprawdę pięknie jakby sprawia, że tak wchodzimy w kościół. I temu też towarzyszy przekazanie krzyża, fizycznego krzyża, który każdy katechumen dostaje. No i od tego momentu już jest się katechumenem, to już jest wiążące. Nawet do tego stopnia, że jakby kościół przewidział różne takie, można powiedzieć,
różne takie dodatki, że jakby bycie tym katechumenem daje jakieś takie profity, można powiedzieć. Ciekawostek, jeżeli się umrze w trakcie katechumenatu, to nie ma żadnego problemu z pochówkiem katolickim. No to jest takie może nieco abstrakcyjne, bo takiej sytuacji nie mieliśmy, ale to świadczy o tym, że jakby Kościół bardzo serio traktuje bycie katechumenem, że to jest jakby już konkretne miejsce w Kościele. No i w zasadzie później do rozpoczęcia Wielkiego Postu jest się już takim wybranym, można powiedzieć, czyli kimś, kto ma w planach na poważnie przyjąć sakramenty. I w trakcie tego drugiego okresu jest kilka obrzędów, które mają tę wiarę katechumena pogłębić. Jest obrzęd przekazania wyznania wiary, czyli credo. Na początku to te osoby wspierające to credo jakby mówią i w ten sposób symbolicznie je przekazują katechumenom. Jest też kilka takich pomniejszych obrzędów, które nie są obowiązkowe, na przykład obrzęd effata, który oznacza otwórz się, czyli właśnie taką liturgiczną możliwość otwarcia swojego serca na przyjęcie Słowa Bożego. No i w tym trzecim etapie, kiedy zaczyna się Wielki Post, jest taki najbardziej, można powiedzieć, gorący okres też liturgiczny, bo przechodzimy do skrutyniów. Skrutynia. Jeszcze przepraszam, ale jest ten obrzęd wpisania imienia, nie? Przed skrutyniami. A tak, masz rację, Madziu. Zanim właśnie się jakby ten cały okres, ten gorący Wielkiego Postu właśnie rozpoczyna się tym obrzędem wpisania imienia. Co to znaczy? To jest takie. No właśnie to jest taki obrzęd, który polega na tym, ja pamiętam, że na karteczce takiej malutkiej mieliśmy zapisać swoje imiona i one były położone na tych kartkach na ołtarzu i to było takie symboliczne złożenie nas już jakby Chrystusowi, że jakby my w postaci tych karteczek, tych imion i tych też tych obrzędów, tych modlitw, które się w trakcie tego obrzędu dzieją, ma nas jakby już jakby takim w pierwszym akcie oddać Jezusowi. No i później to się właśnie dopełnia w skrutyniach. Są trzy skrutynia. Tu już jest ściśle określony ich przebieg. Trzecia, czwarta skrutynia i piąta. Skrutynia już są w Wielkim Poście, prawda? Tak. Tak, w Wielkim Poście, dokładnie. Trzecia, czwarta i piąta niedziela Wielkiego Postu. To są takie obrzędy właśnie włączone w niedzielę Wielkiego Postu. One mają też swój bardzo ściśle określony przebieg i one mają charakter egzorcyzmu. I są związane ze specjalnymi czytaniami, specjalnymi Ewangeliami na te skrutynia. Pierwsze skrutynium to jest Ewangelia o spotkaniu Pana Jezusa przy studni z Samarytanką. I to jest tak symbolicznie taki moment, w którym katechumeni poznają Jezusa. No oczywiście to się działo już wcześniej, natomiast ja ze swojego doświadczenia muszę powiedzieć, że te skrutynia były dla mnie naprawdę bardzo bardzo mocne, bardzo takie mocno je przeżyłam. I to, co się wydarzało w tej Ewangelii tym postaciom, właśnie w pierwszej Ewangelii Samarytance, ja miałam poczucie, że to się jakoś we mnie utwierdza, że Samarytanka mówi, daj mi wody żywej, żebym przestała pragnąć i żebym uwierzyła. I ja miałam takie poczucie, że to się bardzo, bardzo mocno gdzieś we mnie wydarza, że jakby to że to poznanie Jezusa jest takie bardziej bezpośrednie. Druga niedziela, drugie skrutynium to jest Ewangelia o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia. I to jest taki rodzaj właśnie takiego stanięcia w prawdzie o sobie jako grzeszniku, jako kogoś, kto potrzebuje Bożego miłosierdzia i takie pozwolenie Jezusowi na uzdrowienie się, na właśnie na to, żeby przejrzeć. I trzecia taka już zupełnie, zupełnie wzruszająca niedziela to jest uzdrowienie Łazarza, wskrzeszenie Łazarza. No i tutaj jakby ten symbol to mówi sam za siebie. No my w chrzcie jakby odradzamy się z wody i z Ducha Świętego i to skrutynium jakby tak podprowadza właśnie do tego odrodzenia tak już w pełni, do takiego zupełnego jakby po pozwoleniu Panu Jezusowi, żeby właśnie odrodził duszę człowieka. Ola, czy te skrutynia celebruje się w czasie mszy świętej? Czy one są przed, po, czy jakoś w kaplicy bocznej? Jak to wygląda? W trakcie. Właśnie mszy ten świętej. Obrzęd przyjęcia do katechumenatu. Tak, obrzęd przyjęcia do katechumenatu i skrutynia, one mają taki bardzo silny liturgiczny wymiar. To jest w trakcie mszy świętej. W konkretnym momencie zdaje się, że
po homilii. Tak, po homilii one są i wtedy katechumeni razem ze swoimi rodzicami chrzestnymi, przyszłymi i właśnie z osobami odpowiedzialnymi wychodzą na środek. Jest cała formuła tego egzorcyzmu, wyciągnięcie rąk przez kapłana i faktycznie to ma bardzo określoną formułę. Po skrutyniach już zostaje tylko chrzest? No, aż, przepraszam. Tak. Chodziło mi o ten element liturgiczny, że... Tak. Liturgicznie zostaje chrzest i to się dzieje w trakcie Wigilii Paschalnej, Wielką Sobotę. Najpierw przyjmuje się chrzest, później od razu, za jednym zamachem, bierzmowanie, a później idzie się do pierwszej komunii już razem ze wszystkimi wtedy, kiedy jest rozdawana Eucharystia. Trzy w jednym. Magda, chciałbym Ciebie zapytać teraz, bo towarzyszysz katechumenom już od wielu lat, prawda? Co Ty czujesz w Wigilię Paschalną, kiedy widzisz te osoby, którym towarzyszyłaś przez ostatnich kilka miesięcy, które przyjmują chrzest na tej liturgii? Nawet teraz, jak mi zadałaś to pytanie, to czuję wzruszenie. Znaczy przede wszystkim to też jest no dla mnie taka łaska. Ja po prostu bardziej wtedy czuję oddziaływanie Ducha Świętego. Jest radość, jest spokój, jest ogromne zaufanie i też taka nadzieja i wdzięczność, że te osoby właśnie Duch Święty przyprowadził, że robi z nimi no to, co robi, czyli daje swoją miłość, zanurza do nowego życia. No i chyba tak. No. Ola, a ty pamiętasz ten moment? Pamiętasz, co wtedy czułaś? O, tak, oczywiście, że pamiętam. No ja, Madzia może powiedzieć, potwierdzić, jakby dla mnie to był niesamowity moment. Nawet trudno mi znaleźć słowa, ale ja też czuję ogromne, ogromne wzruszenie, jak o tym myślę. Zawsze, za każdym razem, nawet wczoraj, bo akurat nagrywamy to po trzeciej niedzieli Wielkiego Postu, więc wczoraj właśnie przez zupełny przypadek byłam na pierwszym skrutyniu, skrutynium katechumenu, to nawet wczoraj sobie przypominałam, że to był dla mnie bardzo, bardzo duży czas. No ja przez chrzest poczułam, że jestem przez Pana Boga ukochana, uwielbiona, że jestem Jego kochanym, zgubionym dzieckiem, które się znalazło. I moja pierwsza myśl, która mi się we mnie pojawiła po chrzcie świętym, jak stałam tam na prezbiterium i czekałam, aż diakon, który tam mi towarzyszył, wytrze mi te dwie krople wody, które tam spadły z włosów, to moja pierwsza myśl i podniosłam głowę, to zobaczyłam taki duży krzyż naprzeciwko wejścia do kościoła, to pomyślałam sobie, że Pan Jezus po to te ręce tak rozpostarł na krzyżu, żeby ludzi przytulać. To była moja myśl. I ja faktycznie w ten sposób się czułam. Czułam się przytulona, ukochana, z ogromną radością bycia znalezioną. Wiesz, Ola, ja też byłem na twoim chrzcie. I dla mnie ten moment, kiedy jest Wigilia Paschalna i chrzcimy dorosłych, jest zawsze momentem takiej totalnej radości. Nic więcej nie muszę powiedzieć, ale to właśnie jest taka przeszywająca, piękna radość i dużo takiej wdzięczności. Też myślę sobie, że tak. No bo różnie ludzie to przeżywają i też ta ich świadomość różnie się objawia, ale też piękne jest to, że Kościół ich wita, są oklaski, jest radość, są uroczyste pieśni. To też, może to dla nich czasami jest taki szok, ale z drugiej strony właśnie pokazuje, jaka moc jest tego wydarzenia. Ostatnie... To myślę, że to jest bardzo mocne wydarzenie i że bardzo jest to ważne, żeby ludzie, którzy są w Kościele, jakby tego też doświadczali, bo wydaje mi się, że jesteśmy w takich czasach, gdzie może się tak, być taka myśl, że jakby Kościół już tylko podupada, a tak naprawdę te nowe osoby, które się w Kościele pojawiają, to, że ktoś się mimo wszystko nawraca, to jest bardzo budujące i daje bardzo dużą ilość nadziei. Chciałbym Wam zadać ostatnie pytanie, które jest integralnie złączone z podcastem Puzzle Wiary.
może Magda najpierw od ciebie. Czym dla ciebie tak osobiście, niedefinicyjnie jest wiara? Przyznaję, zastanawiałam się, bo wiem, że masz takie pytanie. Ale to, co mi jakoś w serduchu dzisiaj, jak się modliłam przed spotkaniem, to z listu świętego Jana jest ten fragment, że myśmy poznali i uwierzyli miłości, którą Bóg ma ku nam. To ja bym moją definicję osobistą utworzyła tak, że ja poznałam i zaufałam miłości Jezusa w Trójcy Świętej, którą ma ku mnie. To jest moja wiara. Ola? Oh, nie lubię mówić po Madzi, bo Madzia tak pięknie zawsze mówi o wierze. Ja też się nad tym zastanawiałam, oczywiście, bo wiedząc, że to pytanie padnie. Nie wymyśliłam nic bardzo mądrego, bo wiara jest dla mnie czymś absolutnie niepojętym. Takim porównaniem, które od samego początku mojej drogi gdzieś we mnie bardzo mocno było i ja nadal to czuję, że wiara to jest taki moment, kiedy stoisz nad przepaścią i masz do wyboru albo w to pójść, albo nie. I jest tam bardzo dużo różnych rzeczy, no bo jednak stoisz nad przepaścią, ale jak już pójdziesz, to tak naprawdę widzisz, jak bardzo mocno to cię uskrzydla i jak bardzo wiara odmienia twoje życie. Dla mnie wiara jest sposobem na życie, odpowiedzią na różne trudne pytania i trudne rzeczy w moim życiu. Jest spotkaniem z takim prawdziwym, żywym Bogiem, który wiem, że mnie kocha i prowadzi do siebie. Mogę jeszcze jedno? Oczywiście. Właściwie dwie rzeczy. Jedna to zapraszamy Was, jeżeli jesteście osobami dorosłymi, nie macie jeszcze sakramentów, wtajemniczenia. Może tutaj na Freta kiedyś się spotkamy. I druga rzecz, też bardzo proszę o modlitwę za katechumenów, bo to jest dla nich ważny czas, ale też często trudny. Jest też walka duchowa, więc prosimy o modlitwę. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to spotkanie. To nagranie nasze będzie emitowane dosłownie za 3 dni, więc absolutnie w kontekście Wielkiego Postu i tego momentu, kiedy katechumeni przygotowują się do swojego chrztu. Więc myślę, że wspólnie z całym Kościołem też będziemy mieli w sercu wszystkie osoby, które się przygotowują i tych, którzy im pomagają w tym przygotowaniu. Bardzo Wam serdecznie jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wielkie dzięki. Ja dziękuję. Na dziś to już koniec. Zapraszam Cię do subskrybowania kanału na aplikacjach podcastowych i komentowania odcinka na profilu facebookowym. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy podcast, proszę udostępnij go osobie, którą może on zainteresować. Na kolejny odcinek Puzli zapraszam w przyszły czwartek.